Może coś powiem. Dzień dobry, wesołych świąt. Dzisiaj życzy Martin. Dzisiaj nic nie piłem i nie wypiję. Albo wypiję może. No, bo 23 grudzień jest 2015 i jutro jest Wigilia. Dziś jest Wigilia Wigilii. Już od wczoraj zaczęły się święta, bo wczoraj była Wigilia Wigilii Wigilii świąt, więc już można było spokojnie zacząć pić. Są to... byłyby to godzinki, taki program tutaj, żeby sobie pozwonić i pogadać o Biblii i Bogu, ale jak tu gadać, jak są święta, które nic nie mają wspólnego z Biblią? No oprócz tego, co mają wspólnego, że to niby o Jezusie, ale to nie jest prawda, nie! Bo Jezus się nie urodził 2015 lat temu, tylko 2000 więcej trochę lat temu, ale nie wiadomo dokładnie ile. Więc można próbować ustalić datę i dużo ludzi się tym zajmuje. Jednemu wyszło, że 4 lata przed naszą erą, a innemu, że 7 lat przed naszą erą. No, ale jest pewna szansa na podstawie gwiazdy betlejemskiej, że Jezus mógł się urodzić 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości. Co by oznaczało, że ci wszyscy nawiedzeni Polacy mieli rację, że Polska to jednak jest Mesjasz narodów. Bo niepodległość się narodziła wtedy, co Jezus sam. Sama Polska. Polska to jest. No, więc wierząc w Polskę, wierzysz w Jezusa automatycznie, bo to się urodzili w tym samym dniu. No, więc taka jest teoria, koncepcja. Nie ma dzisiaj nikogo, sam tutaj siedzę. Na tym polegam święta ogólnie. Że każdy idzie sam robić to, co musi. Jakie to jest głupota w ogóle. Ja. Dobra, postanowiłem cię mówić, dlaczego nienawidzę świąt. Ja co roku mówię, to nudne trochę. Może coś wymyślę nowe. Nowy temat, albo nowe powody, albo coś. No właśnie, odkryłem ostatnio, że chyba w święta najmniej taki ten okres świąteczny, jakby wziąć pod uwagę Bożego Narodzenia, to jest okres w roku, kiedy najwięcej ludzie są sami. Dlaczego? No bo właśnie przed świętami są cały czas zajęci robieniem dupereli i chodzą sami. Jak widzicie tutaj na przykład w audycji, jest jedyny odcinek godzinek, kiedy gadam sam. No bo akurat nikt nie ma czasu, każdy coś tam robi, nie? I no można nawet zadzwonić, ale pewnie nikt nie zadzwoni, bo po co w sumie? Oprócz jeżeli ktoś w ogóle słucha. No to ja powiem właściwie profilaktycznie, że można dzwonić do enklawa.net albo na numer telefonu 222-195-159 i powiedzieć coś dla odmiany, może niekoniecznie o świętach. Chociaż nie wiem, co 23 grudnia można powiedzieć innego. Może wam zaśpiewam, jak już tu jestem. W ogóle chciałem powiedzieć tylko, że przyszedłem powiedzieć, że nie ma dzisiaj odcinka. Nie, to są takie godzinki częściowe. Czyli nietrwające godziny. Właściwie tylko tak mówię, że mnie tu nie ma, jakby ktoś chciał być. To mnie tu nie było nigdy w ogóle dzisiaj. Dobra? Ale mogę sobie luźno zupełnie tutaj posiedzieć teraz i powiedzieć, co naprawdę myślę. No, reszta nie posłucha, nie przyjdzie, nie będzie wiedziała. No więc tak naprawdę to z tą Biblią, no to ja wierzę, że to prawda. No to powiedziałem prawdę. No to dobrze. No, czy to są godzinki krótsze niż minuta ciszy? Zapytuje Don Kamil. No, to są jeszcze gorsze godzinki, bo godzinka ma trwać godzinę, a nie będzie trwać godzinę, czyli resztę wypełni cisza. I to będzie więcej niż minuta ciszy. Jeżeli godzinki by trwały 59 minut, to by była minuta ciszy, a tak to będą trwać więcej. Czyli sama cisza właśnie. No to ja zaśpiewam wam piosenkę. Taki duży, taki mały może Wisis być. Taki gruby, taki chudy może Wisis być. Taki ja i taki ty może Wisis być. Może być? Isis kocha Boga, życia mu nie szkoda. Nie? To nie. Nic nie potrzebuje, zawsze detonuje, bo święta załoga kocha tylko Boga. Allahu Akbar. Gdzie? Dobra. Ja
Ja bym chciał, żeby tylko nic nie wysadzili w święta, bo ludzie jak zaczną dopiero świętować, bo wtedy święta się staną symbolem demokracji i w ogóle Europy i wszystkiego, czym nie jest terrorysta. Więc będzie wtedy to już wszyscy będą już dostaną świra kompletnego na punkcie świąt. W ogóle cały rok przejdzie, stanie się tłem i wszyscy będą tylko czekać przez cały rok na ten jeden dzień, żeby pokazać, że nie boją się terroryzmu. Coś takiego. No, także co tu jeszcze wam powiedzieć? Święta są głupie. Głupie są. Czy jadłeś karpia dzisiaj? Kto jadł karpia? Nie dzisiaj. Jutro będziesz jadł karpia? To życzę ci pukania żołądka. A jeszcze powiem, że karp jest niedobry w ogóle, nie jest tego mułu. On żre muł, jakiś gówna z dna w ogóle. Czemu to jesz? Czy Jezus jadł karpia? Myślisz, że Jezus był taki głupi, żeby jeść taką brudną, głupią rybę, co je gówna z dna? Na pewno nie. Bo on miał dużo lepsze rybki, takie słonowodne, jakieś tuńczyki jadł, czy co, nie wiem, co jadł. Co jadł Jezus w ogóle? A w ogóle co za różnica, co jadł Jezus? Dlaczego mamy jeść to samo? Bez sensu. Czyli na przykład leniniści jedzą to, co jadł Lenin? W ogóle co za różnica, co jadł Jezus? Dlaczego mamy jeść? Przyciszyć radio tam. No już bym uczyniła. No przyszła Kasia. No to będziesz dzisiaj prowadzić teraz ty, bo ja dzisiaj... Super. Chciałem ja powiedzieć, wiedziałam, że to jest podejrzane. Bo ja się chciałam zapytać właśnie o to, co Jezus twoim zdaniem jadł na swoje urodziny. Jajko. A skąd wiesz? No to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Więc to musi być Duch Święty. No to oczywiście, tak. No tak ludzie rozróżniają Ducha Świętego. Wszystko, co im pierwsze przyjdzie do głowy, to jest Duch Święty. I wtedy trzeba ich słuchać, bo są prorokami. Nie tak się rozpoznaje, czy to Duch Święty. A jak? No, najważniejszą zasadą rozpoznawania jest to, czy ty się boisz tej myśli, czy się jej nie boisz. Nie boję się, że jajka. Czy za tą myślą idą wszystkie takie jakby symptomy, które ci to ułatwiają, żeby ta myśl została tak wykonana? Ja się tak wszystko mi się zgadza z tym, że Jezus jadł jajka. Jajka się przeterminowały w lodówce, to nie wszystko. Jadł jajka, no bo ja się nie boję tej myśli. To musi być Duch Święty. No a myślisz, że co roku jadł jajka? Jadł codziennie jajka na śniadanie. Jajka. A żeby uczcić urodziny, no codziennie jakieś jajka. Jak on miał jeść jajka? Nawet patelni nie miał. To nie szkodzi. Tam jest tak gorąco, że rozłożył na kamieniu, one się gotowały. Jeszcze pytanie. Co Jezus pił na Boże Narodzenie? Rzucił tu Don Camilo. No co Jezus pił? Martini. I to tak samo analogicznie musiał to być Duch Święty, że tak mi tutaj przyszła taka myśl. Według kryteriów Kasi, która dzwoni właśnie. No, bo nie, bo mi się wydaje, że nawet jak codziennie jadł jajka, to mu po jakimś czasie zbrzydły i nie wierzę w to, że na urodziny chciał ci jeść jajka. Jezusowi nic nie zbrzydło, bo on wszystko kocha przecież. No to spytaj się go, czy nie zbrzydły mu jajka, jakie jadł przez 33 lata codziennie. Też jakby mu zbrzydły, to by mi Duch Święty nie powiedział, że jadł jajka. Aha, i Duch Święty ci mówi, że Jezus jadł codziennie jajka, 3 razy dziennie przynajmniej, i na urodziny to było jego ulubiona potrawa, to było jajko. No mama pyta, ja nie wiem, czy to Duch Święty nie powiedział. Na urodziny. Jajko chcę. Jajko. Tak, to widzę. Mogło tak być. No, a mogło. No. Więc ja nie wiem, czy to mi Duch Święty podpowiedział teraz, czy se sam wymyśliłem, ale jakoś to trzeba sprawdzić i zbadać. I jak mówisz, są jakieś sposoby na to. A jak myślisz, jak Jezus obchodził swoje urodziny? Czy on w ogóle obchodził urodziny? Czy w tych czasach się obchodziło? Czy się liczyło równo 365 dni? Się zakreślało w kalendarzu? Za 3 dni będą urodziny! Nie, nic o tym nie wiem. W ogóle był kalendarz, był. A Żydzi mieli kalendarz od dawna. Ale nie taki sam kalendarz, jak mamy w Europie? Nie, no nie. Jest w Biblii zdefiniowany. Nie jest. Jest? Nie jest, ale są o nim... Nazwy miesięcy są tam wymienione i tak dalej. Księżycowo-słoneczny kalendarz. Mhm. No. Tak, więc się zaczynał o nowiu, zdaje się, jak się księżyc był, nie było go, to się zaczynał miesiąc, a potem jak był taki jak dzisiaj, bo dziś prawie pełnia, to środek miesiąca, a potem
znowu połowa miesiąca. I taki był kalendarz. Więc chyba nie za bardzo dało się obchodzić urodziny. Chociaż, czy ja wiem. No ale myślę, że tak jak każde normalne dziecko, przynajmniej dzisiaj, sobie tak czekał na te urodziny i skreślał i dostawał prezenty od apostołów w ogóle, czy jak? A, prezenty! Nie, na pewno nie. Czy Jezus by brał prezenty? On nie, właśnie, czy on by na przykład marzył jako brałby. Dziecko? No już wcześniej. Nie, to się nie liczy. Jezus się nie liczy jako dziecko w ogóle, bo nie wiadomo, nic, nie? Dobra, ale skupmy się na doroślejszym takim... No więc... Liczy się, bo był jako dziecko w świątyni nauczać. To wiadomo coś. Tak, ale tylko tyle było. No więc ja myślę sobie tak, że Jezus by nie wziął prezentu, tylko zamiast tego by powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci i coś by tutaj powiedział, że na przykład lepiej jest dawać niż brać i dałby prezent dziecku albo coś takiego. No to wtedy zamiast dałby przykład dziękuję. Dawania, ale też skoro dajesz, to ktoś musi wziąć, to on też mógłby dać przykład brania. Może, mógł być. I wtedy wziąć ten prezent. Ale ty jak myślisz? No właśnie, nie wiem jak myślę, bo mi wpadło do głowy teraz, że ciekawe co Jezus zjadł w ogóle na urodziny, jak on urodziny obchodził, jak już był nie dorosłym mężczyzną. Ależ nie miałby urodzin, ja myślę, że nie wiem. Myślisz, że on na takie rzeczy właśnie, że to taka pierdoła była, w sensie ten temat urodzin to dla niego taka pierdoła była i w ogóle no. Tym się nie zajmujemy, bo on tu ma ważniejsze rzeczy na głowie. No tak myślę w ogóle. Mhm. No ja nie wiem, dla mnie jakoś urodziny to tak super ważne to nie były nigdy, no. Zwłaszcza, że były z jednej strony urodzin, mam Sylwestra, a z drugiej Wigilię, której nie dostawałeś prezent urodzinowy już za jednym zamachem, nie? I od razu na Wigilię. Właśnie był z tym jakiś problem i bez sensu. W ogóle nie znosiłem dostawać prezentów, bo to były zawsze przymusowe prezenty, więc wiadomo, że od babci dostanę coś z włóczki, od mamy jakiś szalik czy inne, od taty czekoladę i tak w kółko. No. Chociaż jak coś wyraźnie się lubi, to wtedy ludzie wiedzą, co ci dawać. Na przykład jesteś malarzem, to ci zawsze dadzą farbki, bo zawsze ci się skończą, albo pędzle, albo coś takiego. A ja lubiłem gry, to mi gry czasem dostałem. A jak myślisz, jak Jezus by chciał, żeby obchodzili święta jego urodzin ludzie? Czy w ogóle on by chciał, żeby jego urodziny obchodzono? Nie, absolutnie. A jego śmierć chciałby, żeby obchodzono, bo się obchodzi? Też nie. To co się działo po śmierci też zresztą, ale... On powiedział, żeby obchodzić jego śmierć i to się nazywało, ludzie to nazywają wieczerza pańska albo komunia niektórzy. I to jest właśnie obchodzenie jego śmierci. Właściwie powinno się to robić zawsze, jak się chrześcijanie spotykają, to wtedy jest Wielkanoc. O. Aha, to chcesz mi powiedzieć, że nasza religia opiera się na kultywowaniu śmierci. Ja nie wiem, jaka jest wasza religia, ale no, jak katolicka na przykład, to jak najbardziej oczywiście. Nie, mówię o chrześcijaństwie. No to nie jest religia. Ale załóżmy, że można to tak nazwać, no to opiera się... Nie, nie, to jest element, który jest... Jeden z nielicznych rytuałów, które są w tej religii, to jest takie pamiątkowe przypominanie sobie, że Jezus umarł. I właśnie cały rytuał się sprowadza tylko do tego, żeby jeść i pić. I koniec. Zjeść chleb i wypić wino. I to jest wszystko. Aha, czyli według chrześcijaństwa można na Wigilię pić alkohol. No według Jezusa. No można ciągle pić alkohol, bo z czego ja korzystam. Ja jestem na przykład z rodziny ultrakatolickiej, takiej hyper i w ogóle. I u mnie nigdy nie wolno było alkoholu wypić do północy. Od północy już można było, bo już nie była Wigilia, tylko pierwszy dzień świąt. I wszyscy czekają do północy, żeby się cytrynówki napić. A dlaczego? No bo nie wolno w Wigilię, bo będziesz miał grzech. Ale to tak jest w doktrynie Kościoła? Katechizm Kościoła mówi? A ja nie wiem, jak oni mówią. A ktoś sprawdzał to w oficjalnej doktrynie? To się nazywa Katechizm Kościoła Katolickiego i tam są spisane wszystkie prawidłowe punkty wiary. No. No nie wiem, ale tak samo jak nie wiem, dlaczego każą wypatrywać pierwsze gwiazdki i nie wiadomo nawet, czy to jest satelita, czy gwiazda, ale jakby to już siadamy, bo wszyscy są głodni, bo cały dzień jest głodówka. Zgodnie z tym, co mówiłem w ostatnim odcinku, jeżeli to jest prawda, że gwiazdą betlejemską była koniunkcja Jowisza i Saturna, no to trzeba siedzieć i wypatrywać pierwszej koniunkcji planet, którą zobaczymy. No to wypas. To będzie czasem trzeba kilka lat poczekać, bo to się rzadko zdarza trochę. No to się najesz raz na porządnie. No ale ludzie by przestali pić, bo by musieli czekać do koniunkcji, aż mogą otworzyć wódę. Tak. No ale właśnie ten tradycja chyba zabrania otwierania wódy.
Ja nie znam tradycji takiej, bo za tym, nie wiem, zabrania? Ja się nie znam tutaj. Czy ktoś wie, niech zadzwoni może też i powie. No, bo tutaj pewnie słuchacze są z różnych domów. U mnie w domu to było ultra tak, że w ogóle nawet piwa nie można było, ani wina, a dopiero cytrynówka północy. Co jeszcze nie można było? Jak ja byłem mały, to mi było wszystko jedno, ja nie zwracam uwagi, bo ja byłem mały i tak nie piłem tego. A mi nie można było ciasta na przykład, bo to był mój rodzaj postu i mięsa normalnego nie było, tylko ryby jakieś. A mi mówili, że w ogóle nic nie mogę jeść cały dzień, aż do Wigilii. To no miało mi plusa, też, a to też jest bez sensu. Czy Jezus by chciał, żebyśmy głodowali? On sam pościł, ale miał w tym cel, a takie głodowanie, żeby się potem nażreć, no on się potem dobre. Nie poszedł nażreć. Ale dobrze się potem je, bo masz dużo miejsca. No ale to nie jest wynikające z woli Jezusa, tylko ale wynikające z tego, że potem będziemy żreć i będziemy ale się ale nie obżerać. Mieszajmy do Wigilii Jezusa, bo przecież to jest bez sensu, no. Co ma Wigilia z Jezusem? No co nie, bo ja obchodzi, mówię, że co do tego głodowania cały dzień, że Jezus kiedyś 40 dni głodował, ale on miał jakiś cel i celem nie było żarcie. Ja takie pytanie zadam. Czy w twojej tradycyjnie, hipertradycyjnie katolickiej rodzinie, czy ktoś się kiedykolwiek zastanawiał, co by chciał Jezus, żebyśmy jak jedli karpia i czy żebyśmy pili? Czy ktoś w ogóle zadał pytanie, co Jezus na to? No właśnie mówię, że nie było tego. No właśnie nigdy nie ma, no więc my, co to mieszać Jezusa do Bożego Narodzenia? To jest jakieś skandaliczne podejście w ogóle. No. Czyli Jezus nie chce, żebyśmy jego urodziny obchodzili. Jezus ma to w dupie, zakładając, że Jezus ma dupę. Myślisz, że ma w dupie takie coś? Jak najbardziej ma w dupie, czy on ma nie mieć w dupie. Ale a to by nie było miło, że ktoś obchodzi twoje urodziny? To nie są urodziny. Urodziny były 11 listopada i cała Polska obchodziła, robiąc demonstracje i manifestacje takie. Skąd wiesz, że 11 listopada to są urodziny Jezusa? No nie wiem, ale tak sobie wyliczył jeden facet z książki Der jak jest gwiazda po niemiecku? Stern. Der Stern. Dobrze, ładnie. Der Stern, der Weisen. Geschichte oder Legende. Geschichte. No. Oder Legende. No i tak, tak jak książka jest i tam człowiek opisał, że według analizy gwiazd, koniunkcji, jakie miały miejsce, różnych wydarzeń, to jedyną, która tak pasi z tych rzeczy, które na niebie były, to jest koniunkcja Jowisza i Saturna, która miała miejsce w 7 roku przed naszą erą. Kim jest on, ten człowiek, co to pisał? To profesor. A czego? We Wiedniu. A, no, nie wiem czego, ale zajmował się latami tym analizą tych mędrców i tej gwiazdy i jak to mogło być. Więc tak sobie odtworzył i według jego koncepcji najbliższa rzeczywistości jest ta koniunkcja. Że to była ta gwiazda betlejemska i to by rzeczywiście mogło skłonić tych mędrców z Babilonii do wędrówki do Izraela. Ma to sens. I no więc, ale moment, kiedy zobaczyć mogli tę koniunkcję, to są takie tylko kilka momentów było. 15 września zaczęło być widać dopiero te dwie gwiazdy razem, więc pewnie wtedy wyruszyli. Jeżeli wtedy wyruszyli, to 2 miesiące później gdzieś doszli do celu. No i byli w Jerozolimie. No i akurat wtedy nie było księżyca, jak księżyc świeci w pełni, to nie widać na przykład takich różnych zjawisk typu no drogi mlecznej nie zobaczymy, a nie zobaczymy światła zodiakalnego. To jest takie dziwne zjawisko, że taka kolumna światła z góry, z ekliptyki do Ziemi się tak pokazuje. Pokazałem w ostatnim odcinku... Co? Coś jak zorza polarna? Tylko nie, takie inne. Boskie? Coś bardziej jak droga mleczna wygląda. Aha. Jak ta poświata taka. No, więc możecie zobaczyć parę zdjęć w odcinku na odwyk.com ostatnim. Wynalazłem sobie, rzeczywiście widać to. No one są pewnie tak trochę zrobione, te zdjęcia, no, wyretuszowane, żeby bardziej to było widać, bo drogi mlecznej nie widać aż tak bardzo. Widać tą poświatę okiem, ale nie aż tak bardzo jak na zdjęciach. Ale widać. Więc jak oni to widzieli, żeby to zobaczyć, musiało nie być księżyca, a księżyca nie było akurat 12 listopada około. Więc się Jezus pewnie urodził gdzieś koło tego. Może, a może nie. A ten pan próbował już obliczyć koniec świata? Nie. Kiedy? Aha. O. Bo nie mamy niestety informacji, jaki ma być układ gwiazd, kiedy będzie koniec świata. Aha, to on by umiał, gdyby miał te informacje. No każdy by umiał, bo wystarczy sobie ściągnąć program astronomiczny i poszukać, kiedy będzie jaka tam koniunkcja i wszystko jasne. Ale te koniunkcje co jakiś czas się mogą powtórzyć, prawda? Tak.
Czyli te końce świata mogą być różne mogą, dla tych. To ich. Prawda, tak. No to nie, nie, nie sprawdzi, która jest ta właściwa. Nie sprawdzi. Tyle końców świata było i dalej nic nie pierdykło. No, to prawda, tylko nikt nie obliczał na podstawie pozycji planet i gwiazd końca świata. Chyba. Chociaż nie wiem tak naprawdę. Wątpię. No. No ale te pozycje to też się mogą kiedyś powtórzyć raz na ileś tam. To będzie może kilka końców świata. A czy ty, jak byłaś mała, to myślałaś, że co to była ta gwiazda betlejemska? To ja myślałam, że była taka kometa i za nią szli ci mędrcy i ona do tej stajenki, co ja myślałam, że to stajenka była, to ona takich zaprowadziła i czekała, jak oni się spóźniali i jak oni spali, to ona wisiała w powietrzu i czekała w miejscu. Taka, no a potem poszłaś na lekcję fizyki i powiedzieli, że... Że sorry, Kasia, nie ma Boga, tak nie, usłyszałam na fizyce. Tak było? Nie, żeby nie powiedzieli, że komety nie stoją w miejscu, tylko dlatego, żeby pasowało do historii. Nie, bo ja nikomu nie... Nigdy o tym w ogóle z nikim nie rozmawiałam wcześniej. No. Czarnobrody pyta, czy jesteś Iseris. Czy to ty jesteś Iseris, czy nie? Nie, ja nie jestem Iseris. Niech próbuję dalej zgadywać. To jest Kasia, powiem, bo od razu, bo już mówiłem. Ale ty nie używasz mojego pseudo, tylko jakieś imię... Nie. Jakieś imię, nie. Bo jest ładniejsze. Ojej. Tak. No to prawda. Co jeszcze? No, to wyobrażenie, a ty jak myślałeś, jak byłeś mały, że jak było? No ja nie zastanawiałem się nad tym, ale wszędzie rysowali tą kometę taką, to ja myślałem, że to kometa zupełnie bezmyślnie jak debil z gimnazjum normalnie. Aż mi głupio teraz. Ale że myślałeś tak jak ja, że oni sobie szli za kometą, czy że ta kometa spadała w jakiś punkt, oni sobie obliczyli, że o, panowie, to będzie 40 km na południowy zachód i tam poszli? Nie, że ona tak wisiała na niebie i oni szli tam, gdzie wisiała, żeby przed nimi była. A to wysoko czy nisko musiała być? Nie, że ona była taką strzałką, że ten ogon tak pokazywał na miejsce na ziemi. Tak myślę. Aha, to rzeczywiście fajne miałeś wyobrażenie. No tak. Ja potem myślałam, że to anioł był i że to ten anioł ich tak prowadził. A może i był, no właśnie. Ale ostatnio usłyszałam od pani, która zajmuje się astronomią, astrologią, no tym przepowiadaniem z gwiazd. Tam. Że tam właśnie Bóg wskazuje, żebyśmy patrzyli w gwiazdy i wróżyli z gwiazd, bo trzej mędrcy to właśnie sobie z gwiazd wywróżyli, gdzie oni mają iść. Wywróżyli, to nie musieli wywróżyć. A w Babilonii kapłani się zajmowali astronomią i oni takie, no umieli sobie, znaczy no każda gwiazda czy planeta miała jakieś tam symboliczne znaczenie, więc oni sobie to tak interpretowali, ale nie wróżyli, tylko interpretowali. No więc sobie może z tego wywróżenia czy coś wyszło, że Saturn to był symbol Izraela, a Jowisz Babilonii, więc coś tam się połączyło, coś się będzie działo w Izraelu. Ale czy to nazwać można w ogóle wróżeniem, to ja wątpię. No. A nie mogło być tak, że to po prostu była sobie gwiazda polarna, a oni się pobłądzili i szli w jednym kierunku, bo dzięki temu mogli określić, w którym kierunku idą i zupełnie przypadkiem trafili do tej groty, szopki, cholera wi. Ale gwiazda polarna jest na północy, więc co to ma... No a gdzie oni... A wiesz, no najpierw gdzie na zachód, a potem... W kierunku od szopki? Tak, na wschodzie. To byli mędrcy ze wschodu, więc z Babilonii musieli być. No. Więc doszli do Jerozolimy, a jak pewnie wiesz, bo o ile pamiętam, to byłaś w tamtych okolicach, Betlehem jest na południe, jak w mordę strzelił, od Jeruszalaim. Więc musieli iść na południe z kolei, więc gwiazdy polarnej w ogóle nie widzieli, bo mieli ją za plecami. Z tym, że to było tylko 10 km, więc się dużo nie nachodzili, akurat ostatni etap. No to mogli zupełnie przypadkiem zboczyć z drogi albo wypić za dużo i źle wielbłądy ustawić. Bardzo dobrze mogli, tylko by nigdy nie doszli, a jest wzmianka, że jednak doszli. No doszli, może dlatego właśnie, że się schlali na przykład, albo że po prostu się zgubili jeszcze bardziej, albo były chmury i nie widzieli gwiazdy i musieli nawigować sami. No wiele. I właśnie wtedy by polegał ten cud, że oni w ogóle szli gdzie indziej, a trafili mogło tam. Mogło tak być, bo trend kronikarzowi głupio było to napisać, że się schlali, ale ja przypomnę, że są... Albo się zgubili, bo nie było, były chmury i nie było widać gwiazd. No właśnie. Wielu ludzi szukających Boga miał takie podejście w historii, że jednym ze sposobów dotarcia do Niego, usłyszenia Go, to jest schlać się. Po prostu się chladzi i tańczyć. Dobrze? Oczywiście. Hasydzi na przykład
mieli, to jest taka generalna ich koncepcja, że należy Boga szukać i cieszyć się za pomocą radości, picia i tańczenia. Dużo tańczenia, picia, śpiewania i bycia wesołym bardzo. No. Jednym z takich przywódców tego ruchu był tak zwany widzący z Lublina. To był taki słynny konflikt między widzącym z Lublina a takim drugim wielkim rabinem z gatunku sztywnych, taki jakby baptysta odpowiednik. I on był taki, że trzeba siedzieć nad księgami, uczyć się, a widzący z Lublina zapraszał innych, których tam uczniów swoich i chlali. Po prostu robili imprezy jak jasna cholera. I podczas jednej z tych imprez, jak głosi pogłoska, widzący z Lublina wyszedł przez okno i zaczął lewitować. No, inna wersja realistyczna mówi, że wyszedł przez okno i się zabił. Więc możecie sobie wybrać którąś wersję. Tak czy inaczej, widzący z Lublina, miałem o nim zrobić program, bo jest bardzo ciekawa jego w ogóle historia i postać, i legendy jakieś dziwaczne, co o nim krążą. Ale to była prawda, że dużo ludzi mówi, że trzeba chlać, żeby lepiej słyszeć Boga, i właściwie nie jest to taki do końca absurd, jak się wydaje, bo może i coś w tym być, nie? Że chodzi o to, że taka koncepcja, że musisz się trochę mniej kontrolować normalnie, żeby tak się nastawić na tego Boga, żeby go usłyszeć, żeby tak wyluzować. A jak wiadomo, piwko wyluzowuje ostro, a zwłaszcza wino. Tak. A wiesz, nie, raczej w to nie uwierzę, bo kolega, który miał bardzo zaawansowanym stadium problem alkoholowy, mówił, że jak się upije, to mówi do szatana i szatan mu odpowiada. No tak, ale chyba, ja mam, że bliższe go... jak miał bliższe związki z szatanem, to wiadomo, ale ja mam bliższe związki z Bogiem. Jak ja sobie wypiję, to mam taki przypływ radochy wielkiej, normalnie niczym widzący z Lublina. Potwierdzam. Bardzo. Więc Bóg do mnie bliżej jest, jak piję, więc ja bym lubił pić, z tym, że nie muszę, więc nie piję. To jest jakieś uzasadnienie dla alkoholizmu, myślisz? Może być, że ja tu się z Bogiem zbliżam, odstąp pode mnie, kobieto. Tak, może to być pułapka. Oczywiście, że może to być pułapka, ale widać po człowieku, co się z nim dzieje, jak pije, więc najlepiej po prostu ocenić na podstawie efektów tego picia. No. Ogólnie Biblia mówi, żeby nie być pijakiem. To tyle. Ale jest Biblia pewne. Właśnie mówi, że wino należy spożywać roztropnie i jakże smutne jest życie człowieka pozbawionego wina. Tak mówi. Bardzo. Czekaj, ja to znajdę. To ja mam pismo święte pod ręką. Z tym, że chyba to nie było w Biblii, ostatnie zdanie. Było, ja to znajdę. Pewnie jakiś apokryf. Biblia świętego ochlaj duszy albo kogoś takiego. Nie, to jest mądrościowych. No właśnie mówię, no to nie jest część Biblii pewnie. Ty tam gadaj, a ja tego szukam. Ten apokryf. Aż z niezdrowej ciekawości posłucham, co Kasia mi zacytuje i się założę, że to jakiś Syrach albo inny tam apokryf będzie, a nie Biblia. Ty teraz gadaj, a nie rozpraszaj. Gadłem? Nie, na razie szukam, czekaj, bo jak tylko mnie wymyśliłam. Nie czytałem Syracha, więc ja nie wiem. To nie jest, mówię, część Biblii. Chociaż jest w Biblii tysiąclecia, bo ją sobie tam dodrukowali. A to no. Właśnie to mam tysiąclatkę teraz pod ręką. No właśnie. Tak. Ty tam gadaj do ludzi. No ludzi tu nie ma, ja nie mam do kogo gadać. Znaczy, no na czacie. Parę osób. Właśnie, ktoś tu dzwonił, ale jest problem taki, że nie zdążyłem wyrzucić Kasi, zanim zadzwoniła osoba. Ale jak teraz zadzwoni osoba, to wyrzucę. Jest jedno fajne pytanie o zioło. Czy myślisz, że Jezusowi wisi, czy jest to przeciwne paleniu zioła? Jezusowi, myślę, wiele rzeczy wisi. Ja myślę, że mu wisi o wiele więcej rzeczy, niż my myślimy, że mu nie wisi. Bo ogólnie... Jezus bardzo lubił wolność i ogólnie Bóg bardzo lubi wolność, tak nas stworzył, że dał nam całą masę rzeczy, co do których nie zostawił najmniejszej instrukcji, co robić. I powiedział, generalną instrukcję, jaką nam dał, jest taką, że czyńcie sobie ziemię poddaną. Albo jakby to powiedział Jurek Owsiak, gdyby on był Bogiem, to by powiedział, rób ta, co chce ta. A wyjątki macie w ustawie. I ta ustawa nazywa się prawo mojżeszowe potem. Dobra, to ja cię zrzucam, a ty przyjmij tego kogoś, kto dzwoni. O ile zadzwoni. Dobra, no to była Kasia. Zrzuć mnie. Zrzuciłem Kasię. Na pewno jest szczęśliwa. O, hej, odebrałem kogoś wreszcie, kto nie jest Kasią. Cześć. Cześć. Jest dziś luźno, więc o czym chcemy, to gadamy. Widzę. Powiem ci, że ja ogólnie tematów mam bardzo dużo. O, to walnij jakiś nowy temat. Chcesz się przyciszyć? Troszkę. Tylko nie wiem jak. Guzikiem. Albo suwakiem. No i dobrze jest. No, dobra.
To ja tam pisałam na tym, na czacie przed chwilką do ciebie. O tym zioło. Dokładnie tak. Czy zioło pozwala na posłuchanie Boga? Pozwala? Nie pozwala? Powiem ci, że myślę, że zioło na pewno, jeśli człowiek nie pali dużo, no, jeśli się zastanawia nad tym, jak to na niego wpływa, no, to myślę, że może pozwolić jakby uwolnić trochę swoje myśli od tych przyziemnych spraw. Aha, że tak nastawia go w taką stronę. Dokładnie tak. No, i czy wyluzowuje też, tak? No to powiem też ci, że jest z tym różnie, zależy co człowiek do siebie dopuszcza. Aha, ale ogólnie chodzi o to, że tak mniej się kontroluje i bardziej mu tak wszystko pływa w głowie. Dokładnie tak. No to dobrze, to powinno tak jak alkohol mniej więcej, no, no to hej. Czemu nie? Znaczy ja nie wiem, jak ktoś potrzebuje albo co. Ja uważam, że alkohol się bardzo przydaje, że dla ludzi szczególnie sztywnych, żeby mogli właśnie... Bo niektórych rzeczy się nie da zrobić, jak się ma za dużą sztywność, a czasem by się przydało. No, no tak. Tylko ja myślę, że to powinno być takie coś, co pozwala, ja wiem, odkryć coś tam w sobie, zmienić, ale nie jako stały sposób życia. Znaczy to nie powinna być taka zaślepka czegoś, co my nie chcemy sobie zmienić. Tylko zamiast się zmienić, na przykład być bardziej wyluzowanym, to my bierzemy sobie i chlejemy codziennie. To głupi pomysł chyba. No. Nie przemyślujemy tego, nie? No, no. Taki temat. A ty święta lubisz? Wiesz co, akurat pierwszy raz spędzam święta sama. No, super będzie, ja też. Yeah. No, trochę inaczej niż co roku i z moich doświadczeń wynika, że raczej święta nie są moim ulubionym czasem, wiesz? Ja też nie znoszę. No. Myślę, że głównie przez to, jaka atmosfera panowała zawsze. No jaka? Taka jak? No właśnie jaka? Sztywna i sztuczna. Dokładnie tak samo miałem. Musieliśmy żyć w tym samym kraju. Oj, dokładnie tak. A nie jesteś w Warszawie przypadkiem? Nie, akurat jestem w Kolonii. O, jesteś. No to za daleko. No to będziesz sama w Kolonii, ja będę sam w Warszawie sobie posiedzę. Tak, a powiem ci, że jeszcze tak jak jestem rozluźniona na te święta, to jeszcze nie byłam. Znaczy na te święta. Powiedzmy, że traktuję to jako czas dla siebie, odpoczynek. No właśnie, też sobie pomyślałem, że jak już sobie siedzę sam, to sobie tak odpocznę, będę sobie grał w gry, będę sobie jadł najlepsze rzeczy, które lubię i będzie odpoczynek w końcu jakiś. No. Hej, a telewizję oglądasz w święta? To jest jakiś nauk polski, że trzeba... Wiesz co, oglądałam telewizję, jak mieszkałam w Polsce, ale no doszłam do wniosku, że to nie ma najmniejszego sensu, po prostu to, co tam nam podają. No. I teraz mamy, co prawda, satelitę, ale raczej jej nie używamy. Rodzice oglądają, ja raczej nie. To powiem ci, że nawet robić? Jest mi ciężko oglądać niemieckie programy, jeśli się chce uczyć niemieckiego, to jest mi po prostu ciężko oglądać telewizję, nie? A czemu? Bo znaczy mnie niemiecką. Męczy, bo mnie nudzi. No bo ona jest nudna taka. No to co będziesz robić w święta? Będę piec ciasteczka. No a kiedy jeść będziesz też ciasteczka? Powiem ci, że jeść nie wiem, czy je będę, ale wpadłam na taki pomysł, że upiekę ciasteczka i zaniosę je ludziom na ulicę. To jest dobre. Ja tak raz zrobiłem, tylko że to było na Slot Art Festival. Aha. Dopiero. No fajnie było. To jest okazja, żeby ludzi tam poznać, czy co. To fajne, to nie boisz się? Poznać, ja się parę, boję. Wiesz, na pewno fajnie jest widzieć, jak ludzie się uśmiechają. Jak widzisz, że im sprawiasz przyjemność. Wiesz co, to jest fajny pomysł. Ja potrzebuję jakiegoś kogoś, żeby mnie trochę zachęcił, bo mi tak głupio. Ale jakby ktoś mnie zachęcił, to bym to zrobił. I połaził po ludziach na osiedlu. No. To takie fajne, takie trochę lekkie menelki, ale bardzo fajne są. No. Dokładnie tak. Powiem ci, że głównie pewnie będę... Chociaż też nie wiem, czy głównie będę. Będę na pewno szukać ludzi bezdomnych, bo jest tutaj ich wielu, nawet mam dwóch znajomych Polaków. No. Może mi się ich uda spotkać, ale też myślę, że tak po prostu zupełnie normalnie, bez okazji, powiedzmy, ludziom. No właśnie, to jest fajne. Przy okazji bym poznał tych ludzi, co tu są dookoła. By potem mówili, o, to ten, co ciastka w Wigilię dobra. No, ja nie mam tego problemu, wiesz, tutaj jest ciężko kogokolwiek drugi raz spotkać. Tak? No. Aha, no bo Kolonia. No. No ale tak. Nie, by mi chodzi na tam, gdzie się mieszka, na osiedlu, czy tam... Tym, ja nie wiem, jak to w Niemczech jest podzielone, ale pewnie jest takie blokowisko. Blokowisko, coś... ale powiem ci, że ja nawet sąsiadów nie znam. No właśnie, ja też nie, ja bym sobie jakoś poznał, no trochę, chociaż tak lekko, tak jakoś, żeby chociaż dzień dobry mówić. No. To jest szkoda. No, tak. No dobra, to dobre jest. Lubiłaś karpia? Nie.
To jest obrzydliwa ryba. No, dlaczego? Kto to je? No, no. I ludzie to jedzą. Ja tych ludzi nie rozumiem. Tyle fajnych ryb jest, to wymyślij sobie najgorszą rybę na świecie. No. Ja widziałem kiedyś komentarz ludzi z zagranicy, co mówili, co im się w Polsce podoba i nie podoba. I podoba się tam dużo rzeczy, ale jedną z rzeczy, która się nie podoba, i to tym wielu ludziom z zagranicy, i to jest wspólna rzecz, to jest ten karp. Mówili, że polska kuchnia jest fajna, jest tyle dobrych rzeczy, a Polacy nie wiadomo, dlaczego jedzą tak obrzydliwą rybę. Nikt inny nie je tego karpia. Polacy sobie wymyślili, czemu karp? Nie wiem, czemu karp? Nie wiem. Właśnie, dlaczego karp? Kto wymyślił tego karpia? No, ktoś wie na czacie, niech ktoś powie. Wie ktoś? Napiszcie. Bym chciał wiedzieć w końcu raz a porządnie, dlaczego wymyślili karpia. No. Don Kamil mówi, to zjedz se kawior. On mówi, oj, to jest dobry pomysł, zwłaszcza, że nie jadłem nigdy kawioru. Jadłaś kawior? Nie, nie jadłam kawioru, ale nie żałuję. Czemu? A, brzydko wygląda. No i tak się źle kojarzy, bo to jaja w końcu są. Jajeczka, jądra, czy co? Nie, nie, to nie są jądra. Co to jest? Martin, ja nie wiem, co to ikra. Jest. Jajeczka rybki. Właśnie, tak, te jesiotry czy coś tam. No, no. Nie wiem, czy jest dobre. To jest dobre? Jadł to ktoś? Dobra, nie chcę, nieważne, nie będę. Nie, ja sobie zjem to, co lubię. O, Martin, mam pytanie. No? Tylko to jest zupełnie z innej beczki. Może być. Takie pytanie, za co my umieramy, skoro Jezus umarł za nasze grzechy, to za co my umieramy, skoro mamy naśladować Jezusa? A, czekaj. Ale czy my to, mamy za coś umierać, czy my po prostu... Nie, my sobie umieramy to. Znaczy to, ale umieramy tak fizycznie tylko... No, niby tak, nie? No. No to, że fizycznie umieranie to jest tylko konsekwencją jakąś tam fizyczną. A to ważniejsze jest to chyba tak bardziej, co się z nami dzieje. No bo to koncepcja Biblii jest taka, że śmierć to jest tylko przejście do czegoś tam dalej, do następnego życia gdzieś tam. Więc to nie jest takie znowu ważne, że umieramy. Dużo ważniejsze jest to, że cierpimy. No, albo że tam nas boli. Po co cierpimy? Znaczy, no dlaczego cierpimy? No nie wiem, ja nie cierpię akurat. Znaczy ja też akurat tak bardzo nie cierpię, nie? Ale znam dużo ludzi, którzy cierpią. No ja wiem, to są znowu konsekwencje czegoś tam z przeszłości. Trochę to się wydaje nie fair, powiem, bo coś tam dziadkowie narobili dziadostwa. Tak. No, obesrali Wisłę i że można zatruć, jak się pije wodę teraz, kąpać się nie można, a ja muszę ponosić konsekwencje. No ale to chyba... Od początku. Jak no. Bóg stworzył pierwszych ludzi... Co on od nich oczekiwał? Jak, na jakiej zasadzie to było? Jak to wyglądało? No nic właśnie. Według Biblii mogli robić co chcą, tylko mieli nie żreć tego jednej rzeczy. Dobra, to drugie pytanie. Skoro mieli to nie jeść tego czegoś z drzewa poznania dobra i zła, no. To Bóg sam dał do ogrodu Eden szatana, węża? No tak. Po co? Ja wiem, bo Bóg chyba wierzy w wolność po prostu. On wierzy w to, że ludzie, jeżeli mają z Nim być, to tylko z własnej woli, a nie tylko dlatego, że muszą. Więc to tak jakoś robi, że On pozwala na wszystko, znaczy pozwala na wszystkie możliwości, wszystkie opcje i patrzy, co człowiek zrobi. O, w ogóle tam jest taki opis, jak była sprawa ze zwierzętami, że poprzyprowadzał Adamowi zwierzęta i kazał mu nazywać jak chce. I to też taki pełen wybór, totalny wybór. Może sobie ten człowiek nawet ponazywać wszystko, po swojemu w ogóle. Fajne to jest. Ja trochę rozumiem, bo ja myślę, jak ktoś jest ojcem, to mi się zdaje, że... Nie wiem, bo ja nie jestem. Ale jak ktoś jest, to z opowiadań wychodzi, że to tak samo jakby ten ojciec widzi dzieci, że patrzy, co one robią i mu się podoba, że one same z siebie coś tam robią, wymyślają. Że to nie są komputery, że zaprogramujesz, robią co im każesz, tylko się im mają taką wolność, że są zupełnie oddzielnymi bytami. I to musi fajne być. No. I on oczekuje od nas czegoś, Bóg? Chyba bardziej się patrzy i mu się podoba, że każdy jest inny. Tak mi się zdaje. Po latach przemyśleń i czytania Biblii to mam taki wniosek, że Bóg lubi, że my robimy to, co robimy. I lubi nas obserwować i się cieszy tym, że każdy jest taki, jaki jest. No, nie, no poza tymi oczywistymi rzeczami, że jak się robimy krzywdę, to jemu się to jak Pieron nie podoba. To wtedy się robi wkurzony. No. No. Ta wolność jest ważna. A ty jak to widzisz? No, podobnie jak ty. No, to fajnie. Chociaż powiem ci, że jeszcze nad tym myślę. No. Czyli na przykład popatrz... Bóg nie oczekuje od nas... Znaczy, jakich wartości po prostu na przykład mam się uczyć przez to całe swoje życie?
jeśli chcesz żyć z Bogiem? Czy ja mam jakieś wartości takie szczególne wykazywać? Ja, z tego, co wiem, to Bóg... Jezus mówił, nie mówił tak dużo o wartościach. On mówił, żeby dużo o tym, żeby aktywnie kochać innych ludzi i kochać Boga. Ale o wartościach to niespecjalnie, bo on jakoś tak inaczej myślał. Nie wartościami, znaczy nie tymi takimi, że zasady jakieś, czy tam jakieś takie struktury moralne w głowie, tylko bardziej, no ja wiem, czy to bym, może uczuciowo, ale nie chodziło o samo czucie, tylko o te czyny, które wynikają z takiego nastawienia, że się kocha. No nie wiem, jak to w ogóle nazwać, bo nawet nie wiem, co to znaczy, że kochać, jak to zdefiniować. Dużo ludzi mówi, że to nie są uczucia, jak się kogoś kocha, tylko to są, ja wiem, czyny czy coś, no ale to też nie do końca. Wiesz co, to też się chciałam ciebie zapytać, bo ja z tego, co widzę, to człowiek może kochać tak jakby na różne sposoby. To znaczy może kochać myślą, może kochać sercem, emocjami, emocjami, sercem, rozumem, myślą i duchem. Może i to są różne takie, rzeczywiście, one się różnią od siebie. W ogóle inaczej kocha matka dziecko, a inaczej kocha dziecko matkę i przyjaciel przyjaciela inaczej kocha. W ogóle strasznie dużo jest tych rodzajów, to prawda. Ale one mają ze sobą parę rzeczy wspólnych. To, że się zawsze myśli o tym drugim człowieku bardziej niż o sobie, że coś jestem w stanie dać mu, nie wiem, chleb i samemu być głodnym. I to we wszystkich tych rodzajach miłości to jest ten element, że się dba o kogoś, a nie o siebie. Bo przeciwieństwem tej miłości to jest egoizm taki, nastawienie, egocentryzm. No. No, więc ja sobie myślę, jak Jezus opowiadał, czego od nas chce, to on kazał nam naśladować siebie. A to, co Jezus zrobił, to właśnie dokładnie to, że nie myślał o sobie, chodził niewyspany, uzdrawiał ludzi, gadał z każdym, lubił tych ludzi w ogóle. Nie bał się nikogo, gadał z najgorszymi lumpami i gadał z dostojnikami, ze wszystkimi gadał. Był otwarty na tych ludzi, ale mówił, co myśli, niektórych obrażał, ale był, lubił ludzi. To jest fajne, mi się to podoba. Ja też chcę jakoś tak lubić ludzi. Jakoś lubię, tak nie wiem. A te wszystkie uprzedzenia takie chore w nas się biorą skąd? Też z tego, jak ludzie wcześniej postępowali, to wszystko po prostu od samego początku toczy się dalej i nie takie mamy głupie naleciałości? No myślę, że to wychowanie nam tak robi, bo dzieci jak są, póki im rodzice nie nagadają, że bój się obcego, to się nie boją obcego. I dzieci są naturalnie odruchowo ciekawe, otwarte i w ogóle fajne. A potem ich idą do szkoły i im się wszystko zmienia. Albo rodzice im powiedzą, czego się bać, no i się boją. No. Na przykład powiem ci, że też wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi boi się szatana. No wiem, a ja nie wiem, czemu aż tak się... No właśnie, powiedz mi dlaczego, bo ja się z tego lęku, no może powiedzieć, wyleczyłam. Ale wcześniej na przykład czułam się zupełnie inaczej, nie? Strasznie się tego bałam w ogóle powiedzieć, no skąd to się wzięło, nie? I co jest w ogóle, co w ogóle Biblia mówi na ten temat? No ja wiem. No Biblia nie mówi, żeby się go bać. To jest też dziwne, ale nie mówi. Mówi, żeby się bać Boga i tyle. Na tym się to kończy. No. No nie wiem, bo może być tak, że ludzie niespecjalnie wierzą w to, że dostęp do Boga, że ten Jezus jest tak, jest o wiele silniejszy od tych wszystkich szatanów razem wziętych i dlatego nie ma się specjalnie czego bać. Może to jest kwestia, że ludzie się wolą patrzeć na to, co negatywne, niż na to, co pozytywne, czy co. Nie wierzą, że ten Jezus tak jest realny. Szatan się wydaje realniejszy, czy co. Albo może, nie wiem, może na egzorcyzmach byli i się napatrzyli, to się teraz boją, bo to takie jest wstrętne wszystko i odruch jest taki, no. O, masz rację w sumie, też oglądałam. No, ale to nie, no to na żywo bardziej jest, no bo to na filmach to pierdołę trochę pokazują. No, rację. No, Pytajmierz mówi, szatan to pała. No i Pytajmierz musisz od razu się zachowywać jak Kaczyński, bez przesady. No, że obrażać wszystkich przeciwników politycznych. No. Zatem co masz na myśli, że pała? W sensie jakim pała? Pała. Że głupi. No dobra, nieważne. No. Co tam Dominika jeszcze? No, nie wiem, czekaj. Jeszcze mam ciekawego zapisanego. A, dobre pytania. Takie nieświąteczne. Hej, zrobiły się godzinki z tego, a ja miałem tylko ogłosić, że ich dzisiaj nie ma, bo już nie mam siły i nikogo nie ma. No właśnie, nie ma. Czemu nie ma reszty? Gdzie Hubert, gdzie Karolinka, gdzie reszta? No, nie wiem, pewnie na święta pojechali. Kupują te karpie, zażynają je tam, albo robią sałatkę. O, co mi przypomina, że nie kupiłem sałatki. Ja tak chciałem sobie sałatkę zjeść, a tu nie było w sklepie. Jeszcze pójdę, znajdę jakiś sklep z sałatkami. Nakupię sałatek pewno. No. Wiecie, że tutaj też są sklepy pozamykane? Ja nie wiem, co ci ludzie będą robić.
teraz, czy w święta będą? Teraz jeszcze nie, od jutra od południa aż do poniedziałku. Od południa już? Wow. Tak. To Niemcom się już robić nie chce w ogóle, tak? No, lipa. No ładnie, to bogaci ludzie. Jak ich stać, żeby nie robić nic przez tydzień? Czekaj, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest środa? Nie wiem. Środa. Gdzie jest środa, to od czwartku do poniedziałku to sporo. No, będzie zamknięte. Czyli trzeba zapasy zrobić. Ja już mam narobione. No jeszcze nie. Mam już pół zapasów. Pizzę nakupiłam. Właśnie, ale ja bym chciał taką świeżą pizzę, ale chyba nie ma pizzerii wigilijnych. Znaczy nie jadłem nigdy takiej wigilijna pizza, co by to była? Skarpiem pewnie. Obrzydliwe. Pizza z uszkami. Pizza z uszkami. Barszczem z keczupem koniecznie. O ja, polska pizza. Dobra, okej, okay, Dominika, to ja cię tu zrzucę i pogadam się z Kamilem, który dzwoni właśnie. Dobra, trzymaj się. No to pa, cześć. To była Dominika, fajna była Dominika, podoba mi się, dodam sobie ją do kontaktów, Dominikę, a teraz jest Kamil, cześć. Cześć, słychać? No jak myślisz? A, nowy mikrofonik. No. To ja też pociągnę trochę temacik. Nienawidzę świąt. Ja też, brawo. Od 9 roku życia nienawidziłem. A co się stało w 9 roku życia? Miałem przyjemność poznać Świadków Jehowy. I co ci powiedzieli o świętach? Nie, no pokazali mi właśnie niebiblijność tego święta. W sumie co się na odwyku mówi, to co każdy czytający Biblię wie. No tak, to że to z Biblią nic nie ma wspólnego w ogóle. Ale w tym roku postanowiłem jednak trochę się zaangażować i zgłosiłem się na wolontariat do kościoła, żeby tak zwany Compassion Dinner współorganizować, dlatego, że no, tak jak mówi Biblia, pozyskujcie ludzi nieuczciwą, niegodziwą mamoną. No jeżeli to jest dla osób biednych, samotnych, to myślę, że korzyść jest większa niż... No, i pozyskasz, myślisz, tych ludzi? Niegodziwym no to obiadem? Będzie za dwa dni. A, no tak. Aha, no tak, bo w Irlandii nie ma tej Wigilii, jak w Polsce, tylko jest w Christmas, jest Boże Narodzenie. No. A ostatnie kilka lat to po prostu obchodziłem to w sposób świecki, tak jak to na odwyku było lansowane w zeszłym roku. Jako świecka impreza. No. To byłem na chacie u rodziców tego właściciela domu, u którego mieszkam. No. No i było, ciekawą rzeczą było to, że było dwóch muzułmanów, w tym jeden z Syrii. I także co oni świętowali? Przyszli się napić wina. To się czułeś pewnie podobnie jak oni, że to też spalić. Niespecjalnie wierzysz w te święta, ale napić się można. Tak. Ale, no i wszyscy obserwowali, jak oni będą się zachowywać w związku z tym, bo to muzułmanie. No poza tym, że nie jedli świniny, no to poza tym zachowywali się normalnie, jak każdy z nas. No, ja sobie w takich okolicznościach bym pomyślał, że bliżej mi do tych Syryjczyków chyba jest, niż do tych, co świętują to Boże Narodzenie. Kto wie, czy nie. A co do tematyki bożonarodzeniowej, to ja teraz zapodaję nowy wątek. Oczywiście to jest dla ludzi, którzy lubią sobie trochę pofantazjować. Co się stało ze złotem, mirą i kadzidłem? Dobre, bo nie ma o tym wzmianki potem. Wow. Ale wiemy, ty nie czytałem twojego dzieła o przeglądzie Jezusów, ale wiemy, że Jezus nosił takie markowe ciuchy. Złoto, wyjaśnię. No właśnie, o które Rzymianie rzucali los. Tam jakiś historyk stwierdził, że ta tunika była warta kilka zwierząt pociągowych. No. Skąd miał na to kasę, nie? Chyba, że dostał na Boże Narodzenie tą tunikę, ale raczej nie. Do 30 roku życia pracował, to se uzbierał pewnie. No właśnie, ale jeżeli to złoto było w takim worze, które musi właśnie wielbłąd tarzać, no to powinno starczyć i to nawet na więcej niż 30 lat, a on jednak pracował, no może, no chciał pokazać, że przechodzi tą misję jako człowiek na levelu very hard, tam na ekspercie, dlatego robił wszystko to co ludzie. Ja myślę, że to, co przynieśli ci magowie, to złoto, kadzidło i tam jakaś maść, to było becikowe.
To było becikowe, no. No więc becikowym co się robi, no. Beciki. Przepiła pani matka. Pewnie. Da się coś przepić wór złota, no. No woru to... Ale czemu wór? Nie, na woru to pewnie nie dostał, tylko parę monet. Czy mieszek malutki. Myślę, że takie monety by, bo to wygodnie było, czy tam, że, niż sztaby. Wydać łatwiej, czy sobie kupili za to siekierę, czy co, warsztat nowy. No, ciekawe, no to tak tylko zapodaję temacik, bo potem już te miry i kadzidła znikają. To prawda, znikły. W ogóle nie wiemy, co się dzieje z Jezusem, jak miał 20 lat. Nie, nie użyli ich, no. Kto było? Ukradli. Albo pojechali potem, pojechali na wycieczkę zagraniczną, no właśnie, do Egiptu później na chwilę. To może już wiemy za co. Do Sharm el-Sheikh. Tak, wiesz, wiemy za co tam pojechali. No i się, no jakoś tak złota ubyło sporo pewnie wtedy. A co do wątku ostatniego o szatanie, to ja wysłałem ci kiedyś maila i proponując, żebyś nawet odcinek o tym zrobił. No tak, mam zapisane, jeszcze będzie. W szczególności w kontekście konfrontacji z judaistyczną wizją szatana. Tak jest, tak jest, która jest ciekawa bardzo. A no, właściwie to jest chyba biblijna całkiem, z tego co pamiętam, no. Dobra, też będzie o tym odcinek. Okej. No. To... A karp jeszcze, karp. A karp. Karp ja od dawna nie jadłem, bo od dawna nie mieszkam w Polsce. Ale czy lubisz? To jest... Powiem, że nie jest on obleśny dla mnie. Jak jest, to zjem. A, to coś jak flaki? Nie, jest trochę wyżej u mnie w hierarchii niż flaki. O ja, znacznie, znacznie wyżej niż gotowane mleko, którego nie cierpię. O, jest obrzydliwe gotowane mleko. To są, wszystkie te trzy rzeczy są obrzydliwe. Ja tego bym nie jadł. Ja mam jakiś, się urodziłem z gustem międzynarodowym ogólnie, generalnie, a nie takim polskim. Bo powinienem mieć, jak to Polak, żreć flaki, jakieś tam golonki i ten karpia. Co to Polacy? I wódkę pić. A ja nie piję w ogóle wódki, bo jest obrzydliwa też. Ja nie mogę. Ale zapodałem i rolą tradycyjne polskie danie, czyli ryba po grecku. Też jest niedobre. A ty lubisz? I byli w niebo wzięci, tak. Naprawdę? Cię... Lubią? Lubią. Ale jaja. To polskie danie po grecku. Tak, no oprócz barszczu ukraińskiego, to narodowe danie. I pierogów ruskich jeszcze też. Uszka w barszczu, nie? Czyli pierogi ruskie, ryba po grecku, to są takie polskie typowe dania. Tak, i barszcz ukraiński. I barszcz ukraiński. No, to... To taka, no to Polskę dobrze charakteryzuje, myślę. Wszystko, co najlepsze, przychodzi z zagranicy. Ale to straszne jakieś, że nie ma nic polskiego, takiego polskiego. No z filmów to Seks Misja tylko biedna. Jest jakoś tak mało. No wódeczka. No tak, to jest Polska. Szopenik. Może ruska być też rzecz, nie wiem do końca. Polski jest na pewno miód. To jest taki charakterystycznie polski, pitny. No, tylko mało kto to pije. No. Nie wiem czemu. Ja lubię. O, miód se kupię, nie kupię miodu na święta. No, i to kupię miód. Miód też im zawsze na Boże Narodzenie dawałem, ale trochę za słodki. Tak. Znaczy, lubią miód, ale w dni powszednie, kiedy, no, kiedy podkładka jest z wódki. Tak. Potem już chodzi. No to Irlandczycy to tacy trochę jak Polacy jednak są. Chyba, myślę. Tak mi się wydawało. Tylko dużo weselsi. Taka wesoła odmiana Polaka. To tak jak Żydzi w czasie, europejscy Żydzi, nie? Mówili Widisz, to jest bardzo podobne do niemieckiego. Tylko to jest taka wesoła odmiana. Więc Żydzi to byli tacy Niemcy, tylko na wesoło. Chyba. No, coś w tym jest, tak. Widisz to mieszanina. Głównie niemiecki, ale też trochę polski. Tak, tak, tak. Rosyjski. No. Szkoda, że to zamarło. Szkoda, ale to ewidentnie coś się Bogu nie spodobało chyba w tym, bo język umarł i cała ta kultura też. I teraz już tylko można sobie muzyki idziesz posłuchać i na tym koniec. No. Tak. No, opatrz. No i godzinki się zrobiły całe, a miały być częściowe. No to ja muszę skończyć zaraz, żeby były jednak częściowe. No, będzie 55 minut. Elegancko. No dobra, no to dobrego picia tam i niech... Do usłyszenia. Do następnego. Cześć. Cześć, cześć. To był Kamil. A wy słuchaliście godzinek, których, jak przypomnę, nie było. Jakby ktoś pytał, nas tu nie było. Nie było tu Kasi, Dominiki ani Tomka.
i mnie przede wszystkim. Ale ludzie przyszli i słuchałem. No co za ludzie. Kasia, czy ty już znalazłaś ten fragment o chlaniu? Bo i czy się okazało, że on jednak nie jest w Biblii, tylko w apokryfach? Czy nie? To jeszcze masz 30 sekund, żeby to powiedzieć, a ja może... A ja nie mam nic co puścić, więc nic nie puszczę. No to co powiem wam? A, życzyć. Życzę wszystkiego najgorszego, co tylko mogę wymyślić, kokluszu, jakby zatwardzenia, rozwolnienia jednocześnie. Życzę zatrucia pokarmowego, wielokrotnego życzę, oraz życzę utraty całego majątku przede wszystkim. A to życzę tym, którzy mi piszą życzenia, a są firmami, zwłaszcza w branży finansowej, więc wszystkim bankom, firmom obsługującym płatności internetowe, życzę wam właśnie tych wyżej wymienionych rzeczy. No, tak jak wy mi życzycie, bo nie ma chyba nic bardziej irytującego i większego przejawu hipokryzji i głupoty niż życzenia od banku. W dzisiejszych czasach zwłaszcza. No. Dobra, więc Kasia, podsumowanie. A podsumowanie, czy mam ci powiedzieć, że znalazłam? No to co znalazłaś, to jest to podsumowanie. A tego dużo. Dobra, w każdym razie to jest Księga Mądrości Syracha. No to mówię właśnie. Są apokryfy? Tak. Aha. To jest 31 rozdział i zaczyna się od wersetu 25 i jest o tym, jak pić wino. I z takich ciekawszych momentów to... Już wiem, po co dodali tą księgę, no. Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu. To nie jest Biblia, nie słucham, ja będę odważny. Wino dla ludzi jest z życiem, jeżeli je pić, what? Będziesz z umiarem. Tak jest. Pierdoły w ogóle, już widać, dlaczego tego nie ma w Biblii. Co za życie ma ten, który jest pozbawiony wina? Tak, what? Jest napisane. What? I ono zostało stworzone dla radości ludzi. Jak powiedział Magmaciek na czacie właśnie, w mądrościach Syracha mało jest mądrości. A mi się podoba. No, podobać to się podoba, tylko to niekoniecznie jest mądre. W każdym razie mamy prawie całą stronę i kawałek, więc o, trochę chlania. Tego jest. Nie, to ten. To ja przypominam, mądrości Syracha to jeden z tych apokryfów, które były sobie i dalej są, poczytać sobie można, ale one nie były częścią tej Biblii, którą czytał Jezus i którą Jezus uważał za część tego słowa, tylko sobie po prostu były tam, gdzieś tam były. No, no i można sobie poczytać, ale jako wyrocznie Boga to ja tego nie uważam akurat. No, tyle powiem na ten temat. Ja sobie idę. No to pa! Zrzuć mnie. No to zrzucam cię, Kasia, znów. Baj, Kasia została zrzucona. I tym optymistycznym akcentem udało się, sukces, kończymy. Kończę godzinki, żebym mógł powiedzieć, że były tylko częściowe. No, liczyłem na to, że będą trwać 2 minuty, a 58 minut będzie cisza. Tymczasem trwały 57 minut, a 3 minuty będzie cisza. No, 2 minuty będzie cisza. No to przynajmniej teraz skończę, żebym nie musiał mówić, że była tylko minuta ciszy. Minutą ciszy. Dobranoc. Do poświętek, jak już wrócimy wszyscy do normalnego życia. A jak se do was napiszę znowu bank albo jakieś tam firma wielka, zwłaszcza taka, która przymusowe usługi świadczy, na przykład ubezpieczalnia OC, to jej życzcie wszystkiego, co najgorsze, bo to firma wam życzy, nie człowiek. Ludzi lubimy, firmy niekoniecznie, zwłaszcza przymusowe. To część systemu, a ja nie znoszę na przykład systemu. Dobranoc.